Jaki był plan na ten pojedynek? Od początku, jak sobie to układali? Plan był przewrócić i poddać, taki najszybszy, tak jakby, wiesz co, ale też nie mogłem samych zapasów używać bezpośrednio, tylko musiałem zmusić tak jakby trochę go do swojej stójki, wiesz co, no nie był to gość wymarzony, żeby bić się z nim w stójce, wiesz co, poprzez zasięg, nie, długość, wzrost, wszystko i umiejętności w tym, jak mnie przeładował tam z parę razy serią, to mówię, o pierdole, zawijamy stąd. Na wsteczny i po siatce. No, ale generalnie, tak, wiesz, jak to, plan był go przewrócić i poddać generalnie, nie? Ale mieliście to robić od początku, wiesz do czego piję, bo oglądając ten pojedynek, miałem takie wrażenie, że mieliście pomysł na tę walkę rozpoczynać każdą rundę nieco spokojniej, bo nawet uwagi od Raja płynące z narożnika. Zresztą fajne podpowiedzi, naprawdę pozdrawiam Łukasza Rajewskiego, jutro spróbuję połączyć się z Łukaszem w programie Octagon Live, także serdecznie zapraszam. Był w twoim narożniku i było bardzo dobrze słychać jego uwagi do ciebie płynące. Ja sobie tak kilka wypisałem. Długie ciosy, spokojnie w obronie, głowa cały czas w ruchu, oczywiście porusza się w lewą stronę. Potem doszły w drugiej rundzie na korpus. Uderzenia, ciosy na korpus, bi właśnie na korpus, nie na głowę, bo wysoki zawodnik, tak, wiadomo, tak, że ten korpus może naruszyć i wtedy tam jest zdecydowanie łatwiej trafić. Także tych wskazówek ciekawych było sporo, natomiast ja zwróciłem taką na to uwagę, że ten początek masz spokojny, że nie wiem, czy jakbyś go chciał wciągnąć i zachęcić do akcji, zaznaczałeś pojedynczymi ciosami czy kopnięciami. I gdzieś miałem wrażenie, że od połowy rundy było polowanie właśnie na to sprowadzenie, bo w pierwszej rundzie to się wydarzyło 3 minuty 20 sekund do zakończenia rundy. Poszedłeś po sprowadzenie, to się udało. Wiadomo, tam było trochę za mało aktywności pewnie w tej pierwszej rundzie. Natomiast no gdzieś mam wrażenie, że ten początek dawałeś mu się troszeczkę gdzieś, znaczy, poczuć może pewności siebie. Wiesz, no ostatnia walka z Darkiem była na wariata, wiesz co, tam się wbiłem w pierwszych 5 sekundach i to wszystko się toczyło. Wiesz, i każda, tak jakby każda akcja czy tempo walki było na wysokiej intensywności, wiesz. To, że tutaj trenuję cały czas, to ja sobie zdawałem sprawę, że nie mam prądu na tyle, żeby tutaj hasać z nim od pierwszej minuty do samej ostatniej, więc też musiałem szanować to swoje zdrowie. Wiesz, gdybym miał tę walkę wziąć na 5 rund, to bym się nie zgodził, pomimo że uwielbiam ten dystans, wiesz co, bo wiedziałem, że na tyle aż nie jestem gotowy, więc gdzieś to było w międzyczasie właśnie, żeby trochę tej stójki, trochę pohasać, trochę go gdzieś pobić pojedynczymi bombami, ale generalnie przewrócić, skontrolować, no i miałem go skończyć, ale gdzieś tam no nie poszło tak, jakbym chciał, więc musiałem się trzymać tak jakby drugiego, kolejnego planu, nie? Więc tak, a co do wskazówek Raja, to też bardzo mi się podobało. Pamiętam taki motyw, że po drugiej rundzie do mnie schodzi i zaczyna mi tam podpowiadać, ale nie ma kompletnie nic głosu, wiesz co, mówię, ale jest tam 100% wsadzone w te emocje, wiesz. No, taki śmieszny moment miałem, wiesz co, bo on mi tu gada, coś mi podpowiada, ja zamiast się skupiać na tym, to skupiałem się na tym, jak już nie ma głosu, wiesz co, ile z siebie tam dał w tym narożniku, ale no już fenomenalna klasa, wiesz, no uwielbiam z Rajem jeździć, wiesz, podchodzić do tego, on zawsze profesorsko podchodzi i metodycznie do rozczytywania swoich przeciwników, wiesz, plus cała ta otoczka zewnętrzna dookoła, tak jakby Fight Weeku całego, wiesz, rozumiemy się doskonale, więc świetnie się z nim pracuje. No i to, co trzeba Rajowi oddać zawsze wobec ciebie, jest osobą, nie wiem, czy nie najbardziej krytyczną, natomiast mówiącą o tym wprost, bo nawet jeśli wygrywasz pojedynki, to Raju jest taki, że on tobie nie słodzi. On zawsze zwraca uwagę na te elementy, które mogłyby być lepsze. Wiadomo, jeśli chodzi o płaszczyznę stykową, jest gościem, który o tym wie naprawdę, naprawdę dużo. Nie, no oczywiście, wiesz, no ale też z drugiej strony lepiej powiedzieć, być surowym i powiedzieć tak jakby mniej prawdy albo mniej tak jakby słodszych rzeczy, żeby jeszcze zmobilizować zawodnika. Więcej prawdy, mniej słodszych. No, więcej prawdy, mniej słodszych, żeby wiesz, żeby zmobilizować zawodnika do jeszcze więcej z siebie wykrzesania, niż wiesz, go postawić na laurach, powiedzieć świetna runda, dobra, wygraliśmy, wiesz, i czasem ten zawodnik opada, więc no świetnie, ja się cieszę generalnie i tak też staramy się do siebie podchodzić, wiesz, na treningu, jak się rąbiemy między sobą, no to dajemy z siebie 100%, wiesz co, nikt nikogo nie oszukuje, że tam robię na 50, żeby on myślał, że coś tam mu wychodzi. I tak samo w narożniku, czy gdzieś tam w życiu codziennym, staramy się być wobec siebie na 100%, żeby to wszystko funkcjonowało, a nie coś wisiało w powietrzu i za jakiś czas tam sobie, wiesz, coś tam, nie, jakieś niedomówienia były.